ale dziś będzie się działo. Wiadomo, to jest gra, a super piątka, krytej tajemnicy na całą i będzie się działo. Wiadomo, to jest gra w kosza. Otwórz serce i pokochaj kosza. Otwórz serce i pokochaj kosza. Do naszej wejdź rodziny i nie daj wygrać innym. Zawsze my zwyciężymy, nikt tutaj nie przegrywa. Nadzieję masz od dawna, nadzieja to jest magia. I kosz to jest magia, kto gra ten nie przegrywa. A wygrywa, wszystko, ten wygrywa wszystko. Zaraz wejdziesz na boisko, masz się bawić piłką. Więc otwórz serce i pokochaj kosza. Koszykarze. Panie i panowie, zawodnicy i kibice, serdecznie witam w ten uroczysty wieczór. Przed wami alley-oop i wybór zawodników do meczu gwiazd. Na tej gali, jak co roku, wyłonimy 10 najlepszych graczy tych mistrzostw. Znamy już skład pierwszej drużyny. Za chwileczkę poznamy drugą. Będziemy ją wybierać spośród członków ekip biorących udział w mistrzostwach! Dobra, Mio, teraz moja kolej! Śmiało fotografujcie wielką gwiazdę! Od tych błysków bolą oczy! Mio, usiądź i uspokój się! Nie martw się, Rudy. Hej, na pewno zostaniesz wybrany. Jesteś najlepszy w drużynie. Myślisz? Jesteś najlepszy, ale po mnie. Najlepszy plagier. Do drugiej drużyny wzywam Lisipę z Amazonek, Majida z Dubaju i Kumara z Masali. Jeszcze dwaj gracze. Uwaga, napięcie. Rudy z High Five i Lucky Czarny Pirat. Co? Mam grać z Lakim? Mecz gwiazd. W jednej drużynie z Lakim to pech. Zadowolony, Rudy? No, nie bardzo. Wiesz, co świadczy o dużym talencie gracza? Wybór najlepszych trampek. Nie, to adaptacja. Dostosowanie do boiska, do graczy. Jeśli nauczysz się funkcjonować w każdej sytuacji, będziesz mistrzem. Tak, trenerze, ale mam grać z piratem. Wiemy, do czego oni są zdolni. Gra oparta na oszustwie. Obłuda, agresję, zastraszanie. Jak mam się porozumieć z Lakim na boisku, Tony? Bardzo mi przykro. Myślę, że zrezygnuję. Szkoda, jeden z moich przyjaciół, rekruter, przejeżdża przez San Antonio. Co? Rekruter? No, ale jeśli nie masz motywacji, to trudno. Nie, nie, Tony, czekaj! Ja nie mówię, no nie, wcale nie. Opowiedz, proszę. Dobrze, chciałem go poprosić, by obejrzał mecz, żeby wiedzieć, czy masz szansę dostać się do najlepszej bazy szkoleniowej na świecie. Baza? Jaka baza? Powiedzmy, że to baza Międzynarodowej Ligi Kosza. Nie! Moja życiowa szansa! Tak, więc wiesz, co masz robić. Grać! I wygrać! O to chodzi! Więc tak, sprawdziłam statystyki. Masz najlepszą drużynę w meczu gwiazd. Tak, wiem. Trzeba grać zespołowo. Przestań, nie zgadzam się. Dość tego! Nie zgadzam się. Ale czego chcesz? Powodzenia. Nie tak. Tak, tak, tak. Chciałabyś, Lisipę. Jestem kapitanem. Możesz sobie pogadać, wielki Majid. Hej, królewno, porozmawiajmy o tym w tańcu. Woo! Ha, ha, ha. Woo! Ale banał. Tu jest tylko jeden szef, to ja. Aha. Przerwa. Dobra, w tej drużynie nikt się nie lubi. Widać to od razu, nie? Ja mam tak samo. Nie przepadam za piratem Lakim. Ach tak? Z wzajemnością, Rudy. Ale jutro zagramy w meczu gwiazd. Przecież nie musimy się lubić. W czasie meczu trzeba się wspierać. Nie potrzebuję żadnych rad, zwłaszcza od kogoś z High Five. Zachowaj te rady dla siebie. To prawda. A ty kim jesteś? Właśnie. Za kogo ty się masz?
Może za lepszego od nas? Masz. Łap. Idę sobie. Ja też. I ja też. Chodźmy. Ej, no nie, czekajcie, a trening? Bez nas. Trenuj sobie sam, bądź najlepszy. Jutro nas rozniosą. Daj im jakieś prezenty, na przykład odlotowe trampki. Na mnie to zawsze działa. Ależ nie, pokaż im autorytet, Rudy, wtedy dopniesz celu. Przeciwnie, bądź mądrzejszy. Prezenty. Bądź twardy. Bądź miły. A ty, Leo, jak myślisz, co robić? Daj spokój, po tobie. Dać spokój. Odpuszczam sobie ten mecz. Wycofuję się. To nie jest poziom dla mnie. Powtórz to, Rudy. A co masz na myśli? Mów, jestem ciekawy. Po prostu ja nie mogę z wami grać. Dzielą nas wielkie różnice. Chodzi nie tylko o siłę, ale i o szybkość. Czekaj, dokąd to? Chodź na boisko. Sprawdzimy ten twój poziom od razu. Udało się! Posłuchał mnie! Żartujesz? Pokazał im swój autorytet! Podszedł ich inteligentnie, jak mu radziłam! Ciszej, high five! Chcemy zobaczyć, jak nasz przyjaciel niszczy waszego Rudiego! Humar i ja przeciw trójce! Widzisz? Taki jest nasz poziom. Dobra, zgoda. Oby tak dalej. Dalej, Rudy! Lucky Guru! Lucky Mistrz! Lucky Guru! Lucky Mistrz! Chcą wojny? Będą ją mieli! Rudy! 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 Hej! Magic, podaj! Lisipe, chwyć i rzuć! Rzuć, Lisipe! Chciałbyś! Klęska, zepsuć taki wsad! A ty grasz dla siebie! Mówiłem chwyć i rzuć! Tylko amazonki mi rozkazują! Co to za samowolka? Jesteśmy na mistrzostwach, są przepisy! Dobra, Kumar, pierwszy raz widzę tak słabą grę! Dlaczego tak mówisz? Nie udało ci się! Znów się zaczyna! To jest ważne! Świetnie! Jesteśmy w świetnej formie! Nie mają z nami szans! No to co? No jak, gotowi na jutro? Tak! No, tak. Co jest, Rudy? Chcę wiedzieć, jak nazwiecie swoją drużynę. My jesteśmy Rock Clan. Tak, wszyscy razem! Dobra, już piszę. Rock Clan. A wy jak? Mistrzowie! Ha, jak oryginalnie, Kumar. Wunder wsad. Nie, lepiej magia wsad. Dlaczego nie Magic Rzut? Kretyn! Ty może wolisz ekipę poroniony rzut, he? Cóż, powiedzmy, ekipa chaos. Aż serce boli. Tak blisko kosza nie trafił. Za bardzo przeżywa. Nie zrozumiałem. Możecie powtórzyć? Co to jest? Żeby krzyczeć o wiele głośniej od piratów! To jest świetny pomysł. Możemy też zrobić jakiś transparent. I co? Wiesz, co robić? Nic nie zrobię. Widziałaś trening? Mają technikę, morale brak. Nie
dręcz się. To mecz towarzyski, nie? No nie, właśnie nie. Tony zaprosił znajomego rekrutera na ten mecz. Wow, masz wielką szansę. Też tak sobie pomyślałem. W sumie od tego zależy moja kariera. Ale niestety na razie nie jest zbyt dobrze. Znasz to powiedzenie. Dopóki gra się toczy, to nie jest przegrana. Co to znaczy? Chodź ze mną. Nie każ mi czekać. Chcę ci coś pokazać. Nie mam ochoty na telewizję. Mam coś, co cię zainteresuje. Ale to... Nagrałaś nasz trening? Popatrz, Lucky gra siłowo, jak z piratami. Faul! Magic gra tylko dla siebie. Lissipe nie chce dostawać poleceń. Kumar bez Masali jest zagubiony. Grają wcale nie myśląc o innych. Adaptacja, oto klucz. Znajdź sposób, by każdego z nich z jego własnym stylem włączyć do wspólnej gry. Wtedy wygrasz. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Nie trenujesz razem z nimi przed meczem? Nie, niepotrzebne mi te łamagi. Ale co wy tu robicie? Dostaliśmy wiadomość tak jak ty. Z zaproszeniem do gry w klubie. I żeby testować nową markę trampek. Ale tu nikogo nie ma. To ja wysłałem wam tę wiadomość. Co ty kombinujesz, Rudy? O co chodzi? Wymyślę, jak zachęcić was do współpracy. Nie wierzę. Przez ciebie tracę czas. Nie. Nie wyjdziemy, póki nie nauczymy się współdziałać. Musimy zacząć grać zespołowo. Współdziałać z tymi zerami? Chyba w marzeniach, Rudy. Ja stąd idę. Otwórz to! Co? Nie zamknąłem. Odejdźcie, ja otworzę te drzwi. Patrzcie, co dziewczyna umie zrobić. No cóż, tego w moim planie nie było. I co? Jak wygląda? Będą widzieć tylko nas. Dzięki temu usłyszą tylko nas. Pora ruszać na mecz. Nie ma zasięgu. Nie otwiera się. Halo, jest tu kto? Do diabła. To wszystko przez ciebie i twój głupi plan. Tak, Lucky ma rację. Jest nieźle, robimy postępy. Wreszcie zaczynacie się zgadzać w jakiejś sprawie. Zgadzamy się, że stracimy mecz przez ciebie. Nie, wciąż możemy stąd wyjść. Ale jak? Razem, jako drużyna, a nie każdy z osobna. Przestań nas pouczać. Ja chcę być osobno i sam znajdę wyjście. A wy? Idziecie ze mną? Witam serdecznie na meczu gwiazd! Muszę zablokować wiatrak! Dobry pomysł. Pomogę ci! Trzeba jeść szpinak, chłopaki! Idę do was! Chwila, idę z tobą. Jeszcze się zgubisz.
Hej, jesteście wolni! Dobra robota! I co? Warto połączyć siły? Trzeba przyznać, miałaś dobry pomysł. Dzięki. Bez waszej siły nie udałoby się. Brawo dla was! To świetnie, ale chodźmy w końcu na słońce. A teraz, jak się zdaje, pora na mecz. Tak! Adaptacja. Oto jest klucz. Witamy naszą pierwszą ekipę, Rock Clan! Rock Shaolin Sichuan, Laika Kosmitka, Tatus Luchadores, Amepus ekipy Anubisa, Samru Król Reggae stawią czoło ekipie Chaos! Rudy z Hi-Fi! Majid z Cudu Dubaju, Lissipe Amazonka i Lucky Fox Czarny Pirat. Brawo, Lucky! Brawo, Lucky! Będzie się działo i to nie tylko na boisku. Tak się gra w kosza. Współpraca to podstawa tej gry. Tak jest, pełna koncentracja. Rzucajcie za 3 punkty. Prowadzimy, brawo! Koniec pierwszej połowy. 4 punkty przewagi po stronie chaosu. Jak to zrobiłeś? Powiedzmy, że przełamałem lody. To wspaniale! Rekruter będzie pod wielkim wrażeniem. No co? O co wam chodzi? Lucky słyszał rozmowę o twoim rekruterze. Czekajcie, wszystko wam wytłumaczę. Co nam powiesz? Że sobie z nas zakpiłeś? Zależało ci na grze zespołowej, by dobrze wypaść przed rekruterem. Okłamałeś nas z czystego egoizmu. Ależ nie! Robiłem wszystko, żeby przekonać was do współpracy. Niepotrzebnie. Nie chcemy cię w drużynie. Co? Głosowaliśmy. Idź sobie. Cześć! 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 Przed nami druga połowa meczu! Wszyscy zawodnicy na boisko! To ja zamknąłem was w tym magazynie. No? I zrobiłem to po to, by was zjednoczyć. Nie wierzę. Oszukujesz nas od początku. Wcale was nie oszukuję. Nie zostawię was samych. Mamy jedno i to samo pragnienie. Wygrać! To jest nasz cel. Jest jeden sposób, by zwyciężyć. Grać razem. Ale jeśli wolicie się ośmieszyć przed całym światem... O, gdzie jest druga drużyna? Czyżby zdjął ich strach przed Rock Clanem? Nie, już są! Wbiegają na boisko! Rudy! Naprzód, Lucky! Yeah!
Grają jak prawdziwa drużyna. Nie będzie łatwo. Mecz pełen gwiazd i gorących emocji wygrywa Rock Clan! To była życiowa szansa. Brawo, Rudy! Jestem pod wrażeniem. Ale przegrałem. Jasne, ale nie grałeś ze swoimi. Umiałeś się przystosować. Powiedz mu, Tony. Niepokoiliśmy się o to, co się z wami dzieje. Zeszliśmy więc na dół do szatni. Podobało nam się to, co mówisz. Mamy jedno pragnienie. Wygrać! To jest nasz cel! Trafiłeś im do przekonania. A tak właśnie czynią mistrzowie. To znaczy, że wciąż jeszcze mam szansę? Powiedziałbym, wielką szansę. Rudy! 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 Posłuchajcie, High Five! Zastanawiamy się, kto z was wygrałby mecz. Ciekawe, kto jest lepszy. Jest jeden sposób, by się dowiedzieć. Trzeba spotkać się na boisku. Gramy!